Ja sądzę, że Artur przegra ten pojedynek. To nie jest dlatego, że ja tam miałem z nim jakieś tam, wiecie, jakieś tam zadrażnienia, bo tam ja jestem człowiekiem, który szybko zapomina o urazach, ja patrzę pozytywnie, ale no, tak jeszcze rozmawiałem też z wieloma osobami, którzy są blisko, no wiesz, mam też te swoje doświadczenie i wydaje mi się, że Różański jest bardziej głodny zwycięstwa, że Różański będzie miał za sobą teren, że Różański jest, ma chyba odporniejszą szczękę, że jednak te zwycięstwa dadzą mu też więcej. No, oczywiście ja doceniam wielką ambicję Artura Szpilki. To można mu odmawiać, że ma miękką szczękę, jakieś tam sprawy poza ringiem, ale na pewno nie można było odmówić ambicji, charakteru. No, będzie miał też prawdopodobnie przewagi szybkości, ale myślę, że jak dojdzie do jakiejś takiej sytuacji podbramkowej, wymiana, no to mogą powrócić te stare nawyki. Szczególnie Artura, na zmęczeniu, prawda? Tak, Artura Szpilki. No zresztą, no, powiem wam szczerze, że w tym gronie różnych osób rozmawiałem, no i ja z Januszem Pinderą rozmawialiśmy na ten temat, z Przemkiem Saletono. Widzimy wygrano jednak Różańskiego, ale no to jest, słuchajcie, to w tej wadze wszystko możliwe, wystarczy jeden cios i wszystko zmieni.